to miłosierdzie z zachowaniem właśnie, prawda? Miłosierdzie jest niczym innym, właśnie naszą postawą, naszym zachowaniem, jak się zachowujemy wobec drugiego człowieka, prawda? Jak się zachowujemy również wobec prawdy, bo prawda wyzwala, prawda ma wartość osobową. I tutaj musimy być sobą w każdej sytuacji. Nie wolno sprzedawać siebie za jakieś inne marne srebrniki, prawda? Jakąś poprawność polityczną, poprawność środowiskową, do której nas zmuszają, prawda? Czyli tak zwaną etykę obowiązku, czyli tę, która obowiązuje w korporacji, i etykę przekonań, którą możemy praktykować tylko u siebie w domu. Tego my się, to jest Karl Popper, który zdaje się Popper chyba to, nie, Weber. Karl Weber, który to sformułował, taki filozof prawie że współczesny. I my musimy mieć etykę tą przekonań w każdej chwili, momencie i o nią się bijemy w postaci tak zwanej klauzuli sumienia, że nie wolno gwałcić sumienia ludzkiego, prawda?